O szóstach dzisiaj mówimy, proszę Państwa. O, no tak przykładowo to, co pod ręką, o tych firmach Play i Orange, o 6 stycznych. Proszę słuchać. Proszę tutaj, jak ona was tutaj demaskuje. No śliwa, no to po prostu postać, no zupełnie, no, ten niebieski ptak, no zupełnie fantastyczna osoba, która właśnie jakby rozświetliła ten mrok Gomułkowski. Każda z tych osób miała coś w sobie, myślę, że każdy indywidualnie jakoś przefiltrowywał te działania na jakąś swoje rozumienie i rzeczywiście, no moralnie można to oceniać, no raczej no kiepsko, że ci ludzie, którzy byli w większości bandytami, no jednak budzili jakiś tam podziw, czy taką niezdrową, czy cichą gdzieś chowaną fascynację. Będzie mi powoli kończyć, ale mam tylko jedno pytanie. I przyszłam o krótką odpowiedź. Czy można to zaradzić? Czy tak będzie się toczyło dalej do końca świata? Tak się toczyło i będzie się toczyło dalej do różnych form. Czas biegnie nieubłaganie, musimy kończyć audycję. Moim Państwa gościem w studiu był profesor Patryk Blescott, historyk, wykładowca akademicki, autor książki, którą bardzo Państwu polecam, książki zatytułowanej Przegrać. Największy kanciarze PRL-u i III RP. Dziękuję Panie Profesorze za obecność w studiu. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam co tydzień. Jędrzej Lipski. Wojtku, co ja bym bez Ciebie zrobił? Nie ma tu żadnego Wojtka, proszę Państwa, w sensie prawosławia. Nie ma żadnych ludzi. U tych moherów Wojtków nie brakuje. Kościółków tysiące. Kościółków setki na krakowskim Przedmieściu, tutaj na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie. Pełno kościółków, tego nie brakuje. Poprzez imiona, poprzez symbole. Oni by bardzo chcieli podrobić prawosławnych mormonów, ewangelików, świadków Jehowy. Nie ma. Krótka piłka. Nie ma, nie ma, nie ma. Dlatego mówimy o oszustach. Że tyle zła się dzieje, tyle obudy, kłamstwa, tyle oszustwa, chamstwa, łez i nagminnego draństwa. Świat stał się jakby nie tym sam, tyle obłudy, kłamstwa, tyle oszustwa, chamstwa, łez i nagminnego draństwa. Życia w Polsce, inny był świat ze dawnych lat, pachniał bez, śpiewał słowiem, dziewczęcy zapach, chłopców śpiew, wycierał sen nam z człowiek. Wiemy, że zostały też, skierowane poprawmy go we dwoje, wypijmy zdrowie naszych dam, niech miną złe nastroje. Nostalgia wraca w dawny świat, w obłokach się bujała. Świat się zestarzał, człowiek też i wino zestarzało. Nostalgia wraca w dawny świat, w obłokach się bujało. Świat się zestarzał, człowiek też i wino zestarzało. Proszę Państwa, oczywiście z językiem ukraińskim ta pieśń nie ma nic wspólnego, bo myśmy takie poezja, takie przedstawienie, Białystok, miłości moja. No i więc Anna Romanowicz napisała Białystok, miłości moja. I myśmy jako dwie kobiety na samym początku wychodzimy. O, masz ta reklama, no kurwa, twoja mać. No. Proszę Państwa, z Magdaleną Karską z Politechniki Białostockiej, matematyka wykreślna, wychodziłyśmy i rozpoczynałyśmy w sumie kabaret. Świat stał się jakby nie ten sam, tyle obłudy, kłamstwa, tyle oszustwa, chamstwa, łez i nagminnego draństwa. Inny był świat za dawnych lat, pachniał bez, śpiewał słow. Dziewczęcy zapach, chłopców śpiew, wycierał sen nam z powiek. La, 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 la. Poprawmy go we dwoje, wypijmy zdrowie naszych dam, niech miną złe nastroje. Nostalgia wraca w dawny świat, w obłokach się bujało. Taram, daram, dam, darara, i wino zestarzało. Ogłoszony nowym metropolitą krakowskim. Na temat ochrony życia debatują w Sejmie działacze organizacji ProLife. Historyczne nazwy ulic także polskich pojawią się w centrum białoruskiego Grodna.
przed mikrofonem Krzysztof Kaczmarczyk. Archidiecezja krakowska ma nowego pasterza. W czasie ingresu do katedry wawelskiej arcybiskup Marek Jędraszewski został ogłoszony nowym metropolitą krakowskim. Zastąpił przechodzącego na emeryturę kardynała Stanisława Dziwisza. O szczegółach panu Pawlica. Obrzęd do objęcia archidiecezji krakowskiej przez nowego metropolitę rozpoczął się od procesji do katedry. W tym czasie kilkudziesięciu wawelskich dzwonników uruchomiło słynny dzwon Zygmunta. Jako pierwszy głos zabrał kardynał Stanisław Dziwisz, który powitał swojego następcę. Zamierzamy, że Kościół krakowski to kościół żywy, dynamiczny. Po odczytaniu boli arcybiskup Jędraszewski otrzymał racjonał oraz pastorał. Ten moment uznawany jest za oficjalne przejęcie władzy w archidiecezji krakowskiej. Zakaz sprzedaży, tu chodzi o 79. ingres biskupa Krakowa. Narkotykopodobne sprawy. Marek Jędraszewski jest 14. biskupem Krakowa. Radio to Kochemy, Brakunicita Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. A za chwilę rozpocznie się uroczystość wręczenia przez prezydenta Andrzeja Dudę kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi orderu Orła Białego. Kardynał Stanisław Dziwisz był 76. biskupem krakowskim metropolitą. Mianował go 3 czerwca 2005 roku papieżem Benedykt XVI. Wcześniej przez niemal 27 lat jako ksiądz, a potem biskup był osobistym sekretarzem papieża Jana Pawła II, jego doradcą, przyjacielem, powiernikiem i opiekunem. Sami działacze organizacji Pro-Life debatują na temat ochrony życia. Jednym z tematów konferencji Doceńmy każde życie jest rola hospicjów perinatalnych. Dr Magdalena Wosek-Bułko ze Śląskiego Hospicjum Perinatalnego podkreśla, że zespół medyczny pracujący w hospicjum stanowi wielkie wsparcie zarówno dla dziecka wiązącego się z ciężkimi wadami, jak i jego rodziców. My jako hospicjum perinatalne wspieramy rodziny, które decydują się na przyjęcie dziecka z wadą letalną. I wspieramy ich nie tylko na płaszczyźnie psychologicznej, ale też medycznej. Przygotowujemy miejsce, w którym ma nastąpić po. Staramy się, aby rodzice byli pod naszą opieką. Z kolei dyrektor Kleszcz, szczerze mówiąc, Uniwersytetu Śląskiego przypomina, że każde życie jest dane, ma swego gościa, z nas jest jego mama. Wybieramy życie i chcemy wspierać takie same wybory u innych osób, które też wybierają życie, bo życie jest darem, jest prezentem, a prezenty się przyjmuje z szacunkiem i wdzięcznością. I staramy się wszystkich rodziców, którzy decydują się na przyjęcie życia ciężko chorego dziecka wspierać. Żeby to robić dobrze, to musimy stworzyć dobrą drużynę. W Radiu Maria konferencji uczestniczą m.in. młode matki z dziećmi. Podczas debaty podejmowane są również tematy dotyczące kobiecości i męskości oraz roli mężczyzn w obronie życia. W centrum białoruskiego Grodna pojawią się tablice z historycznymi nazwami ulic. W katedrze na Wawelu odbył się dziś ingres nowego metropolity krakowskiego księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Już wiosną na pierwszych 16 ulicach obok obecnych pojawią się stare nazwy. Tablice będą napisane w języku białoruskim. Niewykluczone, że zostaną zdublowane pisownią łacińską. Historyk Andrzej Waszkiewicz, który odnajdywał historyczne nazwy, powiedział, że nikt nie mieszał się do jego pracy. Proszono go jedynie, aby nie umieszczał nazw ulic, które istniały podczas okupacji hitlerowskiej. Będą jednak nazwy z okresu, gdy miasto należało do Polski czy do Rosji carskiej. Tak więc obok obecnej nazwy ulicy Lenina pojawi się tabliczka informująca, że wcześniej była to ulica Piłsudskiego, a plac sowiecki był placem króla Stefana Batorego. Historyczne nazwy ulic w Grodnie będą kolejną atrakcją dla turystów. Miasto to można obecnie odwiedzać bez wiz. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Żołnierze pozostaną na ulicach belgijskich miast do 2 marca. Tak zdecydował rząd Polski, po zapoznaniu się z analizami przygotowanymi przez Urząd do Spraw Zagrożeń i belgijski wywiad. Ponad 1200 żołnierzy będzie nadal pilnować wyznaczonych miejsc w kraju. Beata Połęcka. Wzmocniona jest ochrona unijnych instytucji, budynków rządowych, posterunków policyjnych i sądów. Uzbrojeni żołnierze są także m.in. na dworcach kolejowych i autobusowych oraz w centrach handlowych. Żołnierze są na ulicach od stycznia 2015 roku, kiedy w kilku w
wszystkich miastach przeprowadzono operacje antyterrorystyczne i rozbito grupę dżihadystów, która planowała ataki. Po listopadowych zamachach w Paryżu w 2015 roku liczbę żołnierzy zwiększono, ale jak się okazało, kilka miesięcy później nie była to wystarczająca ochrona, bo w marcu ubiegłego roku terroryści przeprowadzili ataki w metrze i na lotnisku w Brukseli, w których zginęły 32 osoby. Teraz belgijski rząd zapewnia, że stan bezpieczeństwa kraju jest cały czas monitorowany i zdecydował, że utrzyma trzeci poziom zagrożenia atakami terrorystycznymi w czterostopniowej skali. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W kraju przeważnie zachmurzenie małe, na wschodzie umiarkowane, miejscami duże i lokalnie marznący tam możliwy marznący deszcz lub rzadka powodująca gołoleć. Na krańcach wschodnich miejscami słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna przeważnie w zarach 2 stopni, tylko lokalnie w Dolnym Śląsku oraz w warstwach szczytowych Beskidów 3-4 stopnie. Wiatr słaby, umiarkowany południowo-wschodni i południowy. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Arcybiskup Marek Jędraszewski zastąpił księdza kardynała Stanisława Dziwisza, który złożył rezygnację z pełnionej funkcji w związku z ukończeniem 75. roku życia. Na przykład za laptop Lenovo z procesorem Intel Celeron i systemem Windows 10. Zapłacisz jedynie 1099 zł, oszczędzając 200 zł. Organizacja proponuje tą różnicę między Wielkim i Narodem, powiedział minister. W tym tygodniu ponownie bez niespodzianek. Czy już Państwo poznają? W inauguracji roku szkoleniowego. Po raz kolejny na miejscu pierwszym witamy noworoczny hit od Skody. Modelową wyprzedaż rocznika 2016 z upustami nawet do 10 tysięcy złotych. Sprawdźcie już dziś wymarzone modele Skody z upustem nawet do 10 tysięcy złotych na modelowej wyprzedaży w najbliższym salonie Skody oraz na skoda.auto.pl. Gramy. Krakowskiego nowego Wójta Krakowskiego z Adam Krakowa Stanisława Dziewisza, który przed
chwilą z rąk prezydenta Andrzeja Dudy otrzymał order Opar Białego z namiestu Dorota Rotowska informacji agencja radiowa, jak przebiegały dzisiejsze uroczystości związane z ingresem nowego metropolity krakowskiego arcybiskupa Jędraszewskiego. Na początku tej uroczystości nowego arcybiskupa krakowskiego powitał jego poprzednik kardynał Stanisław Dziwisz i zawierzył mu kościół krakowski, a następnie rozpoczęły się obrzędy przejęcia biskupstwa. Wiernym została odczytana bulla papieska. W tym dokumencie Franciszek ustanawia arcybiskupa Marka Jędraszewskiego nowym metropolitą krakowskim. Arcybiskupowi przekazane też zostały insygnia władzy biskupiej, racjona o świętej Jadwigi Królowej, pastora czyli tradycyjna laska biskupia. Następnie arcybiskup Marek Jędraszewski zasiadł na katedrze i to ten moment jest uznawany za takie symboliczne przejęcie władzy w arcydiecezji krakowskiej. Homilię arcybiskup Jędraszewski poświęcił czuwanu, tłumaczył, że czuwanie Boga nad człowiekiem jest wyrazem ojcowskiej troski. Z jego strony dzięki tej trosce człowiekowi została podarowana wolność. Arcybiskup Marek Jędraszewski mówił, że czuwanie Matki Boskiej nad Polską było istotnym elementem historii naszego kraju. Dzięki od ponad 1050 lat od chwili przyjęcia chrztu przez księcia Mieszka I czuwanie stało się szczególnie wyrazistym słowem polskiego ludu. Odpowiedzią na jej czuwanie nad naszym krajem stał się odmawiany przez wierny polski lud apel jasnogórski. Czuwaniem, jak mówił arcybiskup Jędraszewski, było życie świętego Jana Pawła II. Wymieniał też marszałka Piłsudskiego i generała Władysława Sikorskiego jako te osoby, które pokazywały nam, jak czuwać w czasach trudnych i budować wielkość Rzeczypospolitej. Wspominał też prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jak troskliwie pamiętać o polskich bohaterach z czasów II wojny światowej i czasu zniewolenia zarządów tzw. władzy ludowej. Brać jak mocą tej pamięci budzić nas z duchowego letargu, ukazywał prezydent Rzeczypospolitej Polskiej profesor Lech Kaczyński, który oddał swe życie na służbie ojczyźnie w katastrofie smoleńskiej i który wraz ze swoją małżonką spoczywa na Wawelu od prawie 7 już lat. Konferencji Episkopatu Polski głos zabrał jej przewodniczący arcybiskup Stanisław Gondecki. Kongres biskupie to przede wszystkim okazja do szczególnego uwielbienia Boga, który słaby ludzkiej naturze pozwala pełnić niezwykle odpowiedzialne zadanie apostolskie w Kościele. Jest to zapowiedź trudu pasterza poszukującego zagubionych owiec, a jednocześnie ofiary baranka, który daje swoje życie za owiec. W imieniu duchowieństwa i wiernych archidiecezji krakowskiej nowego metropolitę krakowskiego witał biskup pomocniczy archidiecezji Jan Szkoda. W imieniu kościoła krakowskiego wyrażam głęboki szacunek, religijne posłuszeństwo, wdzięczność nade wszystko wobec Boga i obiecujemy codzienną modlitwę kościoła krakowskiego w intencji naszego biskupa diecezjalnego. Także modlitwa. Niech się więcej modlą.